Siemaneczko. Dziś ten piękny, można powiedzieć, jesienny dzionek zaczynamy od testu piwka, oczywiście ekologicznego. Dlatego, że jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Czego więcej trzeba? Trzeba po prostu ekologii. Ekologii, ludzie. I tak samo w zachowaniu i w piciu browarków. Zobaczcie, kolory już są najpiękniejsze, jakie mogą tylko być. Czyli mamy już jesień. Zaczęła się już jesień. Mamy tak naprawdę listopad już, więc początek listopada, więc jesień już się rozbujała z tematem. Ale dziś w tych pięknych okolicznościach przyrody będziemy testować piwo od mojego przyjaciela. Piwo Tisted. Tisted Ökologisch Classic. Czyli piwo duńskie, oczywiście z browarów Tisted Brygus. Kolejne piwko, które zamierzam testować. Zamierzam testować je w tak pięknych okolicznościach. Tak można powiedzieć, po duńsku też. W Danii zapewne są również takie lasy, jest jesień, jest pięknie, jest cisza. Jest browar duński, mimo że w Polsce, ale oni tam mają go na miejscu. Mała buteleczka 0,3. Oczywiście, co dodam? Polski słód. Polski słód jest w nim, więc mamy tutaj, że tak powiem, coś od nas. Coś od nas jest w tym piwku. No więc co? No trzeba by go jakby otworzyć. Do dzisiaj nie wiem, jak to się czyta. To jest język, na którym można połamać język. Ale piwko mamy otwarte. Pierwsze, co czuję, to tak, oczywiście słody. Naprawdę takie ciężkie, słodkie, słody karmel. Trochę pod miód podchodzi, ale tutaj miodu nie ma w nim, ale bardzo, bardzo zapach jest zbliżony do takiego miodowego piwa. No, widzicie, na etykietce mamy taką piękny lampion z lampą, stary zapis, jakiś pewnie jakichś duńskich mnichów bądź. Zapach jest cudny. Dzisiaj nie będziemy mieli mojego pokala, tylko mamy łyskaczówkę niestety. Pokal gdzieś się zawieruszył, ale łyskaczówka jest. Więc polejmy go, zobaczymy. Zobaczcie kolor. Cudny, ciemny, bursztynowy. O, to już jest takie piwko podchodzące pod taki porter, prawie bym powiedział. 4,6%, koło 5%, nie jest dużo, ale barwa jest wyśmienita, zobaczcie. Adaś, skosztujmy. Skosztujmy, ty pewnie znasz ten temat już. Ja tu w tym lesie, a my kosztujemy, zobaczymy. Piwko jest delikatnie goryczkowe, tylko delikatnie, żeby zaznaczyć po prostu chmiel. Zaznaczyć, że jest tutaj chmiel, ale ogólnie jest cudowny smak. Naprawdę jest dobre, bardzo dobre piwo, 4,6% nie czuć w ogóle. Taka delikatna gorycz, ale taka delikatna i nadająca wyrazu, ale taka, którą można się napić, a nie skrzywić. Naprawdę, no polecam to piwko bardzo. Szczerze wam powiem, nie wiem, które na razie jest lepsze z tych, co testowałem, bo one są naprawdę wyśmienite. Jest tu dusza w tym piwie, jest tu dusza, jest tu smak. Czuć, że nie jest to jakieś tam prostackie piwo, byle stworzyć, byle się napić, tylko po prostu są tutaj składniki, jak ekologiczny słód, po prostu z Polski, wszystkie inne ekologiczne, jak woda. Jest to wszystko na miejscu i nadaje temu piwu naprawdę taki klasyczny, właśnie ekologiczny, klasyczny smak dobrego piwa, za które nie można się wstydzić. Także no, skandynawskie, jedno z lepszych piwek. Dzięki, Adaś. A za chwilę będzie drugie piwo testowane od razu. Lecimy z tematem. Trochę inne okoliczności, ale kolejny będzie Thai. Ty, Thai? Nie wiem, jak się to czyta. Zobaczcie, następne. Ale to polecam. Bardzo fajne, ekologiczne, klasyczne. Siemaneczko. Zgadnijcie, gdzie jestem. Drugi test drugiego Thaja. Drugiego piwa. Ty. Pilsner. Tym razem mamy Pilsnera. Pilsner Ökologisch. Zabrałem was właśnie teraz, w tym momencie, zabrałem was do ambony myśliwskiej. Jakiś mam do myśliwych trochę taki, że tak powiem, negatywny stosunek. Ale oczywiście dla tych takich wynaturzonych. Inni bywają może i dobrzy, a czasami taki ostrzał kontrolowany też jest dobry, bo chore gatunki trzeba usuwać, żeby reszta przetrwała. Ale w Danii pewnie też tak jest. Wikingowie też pewnie tak robili. Oni to wiedzieli. Zobaczcie, piękny widok w dół. No, mamy tutaj 10 metrów może trochę mniej, może trochę więcej. 4,6%, czyli podobnie to do poprzedniej. Lekko mętny, jak widzę na butelce już. Mała oczywiście 0,30 buteleczka.
No co tu dużo powiem. No mam na niego ochotkę w tym tutaj domeczku. Otwieramy. A kapselek się niewiele różni od poprzedniego. Srebrny. Opisany. Ładnie. Nalewamy. Spójrzcie. Mętna barwa. No, mętna barwa pokazuje, że pilznerek przeszedł już swoje fermentacje wewnętrzne. Ale to dobrze. Zobaczmy zapach. O, ten jest delikatny. Ten ma tutaj nie czuć tego miodu co poprzedniku. Tu czuć bardziej taką finezję, świeżość. Taką świeżość właśnie. No, mi się kojarzy z takim letnim dniem. Letni dzień byłby idealny na spożycie takiego właśnie piweczka. Tutaj już gorycz jest wyczuwalna bardziej. Pilsner. No tak, pilsner. Dlatego gorycz. Dla tych, którzy lubią gorycz. Ja szczerze nie przepadam za takimi piwami z goryczką, ale tutaj oczywiście na plus, bo tutaj naprawdę ta gorycz jest no świetna, świetna. Smak jest niesamowity. Bardzo, bardzo, bardzo fajna gorycz, ale nie jest jakaś taka bardzo, bardzo narzucająca się. Jest raczej taka delikatna, taka do przyjęcia. No i taki ciepły dzień naprawdę ukoi pragnienie. Co tu dużo będę mówił? Ekologiczne słody, woda, wszystko ekologiczne. Tak jak nasza natura i przyroda, którą teraz tu widzimy. A w Danii też zapewne jest przyroda niesamowita. Mam nadzieję, że kiedyś tam pojadę, zobaczę, jak to wszystko wygląda z moim aparatem. Tisted Brygus 1902, browar. Jest to browar, który polecam. Zostały jeszcze chyba dwa do oceniania, ale naprawdę już teraz mogę no, z czystym sercem polecić te piwa. Małe butelki, to jest fajna sprawa, bo nie trzeba od razu pić 0,5, żeby się opić. Tylko po prostu dla smaku. Wypić takie małe sobie piweczko. Nie wygazuje się, jest spoko, nie? Fajna taka zielonkawa etykietka. Podoba mi się ten kolor. Taki, to jest taki taka butelka, ale taka, nie taka zgniła bardziej zieleń, liści. Takich zgniłych liści kompostowych. Adaś, pozdrawiam Cię. Na razie dwa piweczka dzisiaj poleciałem. Bardzo fajne. No, Ty tam masz naprawdę raj, jeżeli chodzi o te browarki. Także mam nadzieję, że jak tam kiedyś pojadę, to skosztuję takich piw tam na miejscu. Może jakieś kuflowe, może lane. A to takie u nas nie wiem, czy można gdzieś dostać w ogóle, bo nie widziałem w żadnym sklepie. No mam nadzieję, że gdzieś się uda dostać. Świetne piwko. Polecam. Luxon żegna się już z Wami w ten jesienny, listopadowy, ale jakże piękny dzień. I zapraszam na kolejne jeszcze dwa piwa z tego, z tej marki. Taj, ty też zobaczysz to. Ja też zobaczę to. No ty to zobaczymy i my to zobaczymy. Ludzie, szalona nazwa. Pozdrawiam. Elo!